serdecznie w kolejnym odcinku na tym niesamowitym kanale. A dzisiaj oglądamy Life of Luxury, czyli nasz ulubiony straszny content. I wstawili nowy odcinek, więc musiałem od razu go nagrać. Zacznijmy to oglądać dlatego, że ona urodziła w trakcie nocy. Ale to coś, czyli coś dziwnego, zobaczmy jak to wygląda. 20 minut srania po gaciach, stać łapkę w górę i suba na tym kanale, bo dobijamy 500 000. Nice! A zanim zacznie się ten epicki odcinek, wbijajcie oczywiście na Nowy Świat Europejski 6 wszechstępnie Twitcha, dzięki czemu dostaniecie dużo nowych itemów, grzybki oraz wierzchowca. Więc nie przeciągając, wbijajcie oczywiście, wbijajcie levele i dołączajcie do mojej gildii. Nice! W tym odcinku skontaktowaliśmy się z dziewczyną o imieniu Lucy, która jest bardzo zdziwiona, ponieważ jej mama Gloria... Aha, dobra, ja myślałem, że Lucy jest w ciąży ogólnie rzecz biorąc. Czyli nie Lucy, a jej matka Gloria jest w ciąży. Dobrze, że nie Lucy, bo lubimy te 18-19-letnie dziewczyny, które występują na tym odcinku. Po prostu. Została w ciąży i ona myśli, że jej mama conceived the baby. Nie wiem, co znaczy conceive, po prostu. Że uzyskała dziecko w jakiś nienaturalny sposób. Uznajmy, że tak to można przetłumaczyć. Lucy myśli, że jeżeli jej mama urodzi, to będzie coś strasznego. Nie dziwię się, dlatego że jest jedyną córką. Jeżeli matka urodzi kolejne, to będą się bili o miejsce w rodzinie, przy stole i tym podobne. Jedna szklanka na dwie siostry. Tragedia. Jeżeli macie rodzeństwo, oczywiście napiszcie w komentarzu, czy ich kochacie, czy nie kochacie, za co lubicie, nie lubicie. A ja przeczytam z chęcią. Tak czy tak, coś jest something wrong with baby. Coś jest nie tak. Podczas ciąży mama zaczęła się zachować zwierzęco. Zaczęła być zwierzakiem. Pytanie, czy normalnie, naturalnie, tak w środowisku, czy w łóżku, czy gdzieś tam, bo wiecie, jak jesteście w ciąży, to można dopuszczać się wielu rzeczy, dlatego że hormony buzują. Ja to całkowicie rozumiem. Pytanie, czy ona się zamienia w zwierzę tak naprawdę. Bo to jest tego typu content. O Jezu, i zaczęło coś strasznie śmierdzieć, ale... I wysłali to nagranie jako dowód. Mamo! Animalistyk. No co, no gra sobie na piekarniku. Tak czy tak, to jest całkiem normalne, póki co. Dlatego, że... Jej mama jest... Z***a, dlatego, że jest straszna, jest w ciąży i coś jej odwala. To będzie nienormalny odcinek, już na samym początku wam mówię. 20 minut mordęgi, ona jeszcze w ciąży jest na dodatek. O Barbara, ale będzie jazda. Lucy niedługo urodzi i potrzebuje naszej pomocy, żeby odebrać poród. Bo chłopaki zajmują się teraz odbieraniem porodów. Nice! Co? Oni mają nie dopuścić do urodzenia, bo inaczej coś strasznego się stanie. Że co? Jak mocno zaczyna być w tym odcinku teraz? Jedziemy do domu. Kobiety, która ma nawiedzone dziecko. Ma rację. To nie jest ich sprawa, że matka jest w ciąży. Nic z tym nie zrobią. Nie ma szans. W sensie nic z tym nie mogą potencjalnie zrobić, że ona jest w ciąży. Nic zupełnie. Po co tam jadą? Ten typ po prawej pakuje się w kulki po prostu jakieś. Nie ma szans, że oni cokolwiek. To się urodzi i zacznie ich gryźć po kostkach. Ja wam mówię na 100%. To, co on robi, jest niedopuszczalne. O, zobaczcie. Rozkminił to, co ja. On się zapytał po lewej, dlaczego ta matka jest niebezpieczna, a po prostu Lucy jest zazdrosna o swoje rodzeństwo, które przyjdzie. Jest tak powiedziane i mają całkowicie rację. Lucy jest zazdrosna. Też tak wierzę. O, a on mówi, że nie jest psychologiem, żeby tam jechać rozwiązać tego typu problemy. Ma rację, bo nie jest. Jak cholera nie jest. Gówno zrobią, pojadą, matka coś udwali, oni uciekną i Lucy zostanie z tym problemem do końca. Klasyczny odcinek Life of Luxury. Nie potrzebujesz papieru, żeby komuś pomóc. To prawda, ale nie w momencie, kiedy jest w ciąży z jakimś dziwnym stworem, no! Jezu! A zazdrosne siblings to w ogóle jest inna sprawa już. Chyba to nie jest problemem, że ten ktoś jest zazdrosny. Patrzcie, po prawej ten dorasta. Brodę założył. O, są na miejscu. Ej, ładny dom! Co jest?
Ej, bardzo ładny dom, naprawdę. Coś okej, okay. Jest wszystko okej okay na razie. Dom w świetnym stanie, nie ma czaszek ani nic na podjeździe. Jest 22.51, nie jest źle, będzie dobrze. Chyba, nie ma szans, że tak będzie. No, drzwi są stare jak cholera. Lucy. Matka czy Lucy otworzy? Lucy. Hey, I know this is weird, but kto to jest? She says she's concerned about you. Ja wiem, że to jest Lucy, zanim pójdziemy dalej, to jest córka. Chyba teoria z tym, że ona jest zazdrosna o to dziecko, nie leży nam w planach zupełnie. No. That was me. Ha! I emailed you. Lucy jeszcze jak facet trochę wygląda. Zarobiliście. Yes. Okej, jeżeli Lucy ma 45 lat czy 40, a tamta matka ma 70 w takim razie, jak zaszła w ciążę? She's extremely pregnant. Jest bardzo ekstremalnie pregnant, w ciąży. Czy możemy ją zobaczyć? Jest, oczywiście, że tak, jest w innym pokoju. Podążajcie za mną. Jak tu będzie źle? Ile lat ma jej matka, się zapytał. No nie wiem, pewnie jest 60-70, spokojnie. No. Jezu, minęło 5, 4 minuty minęły. 4 minuty. Czemu krzesło się samo buja? Zniknęła, a krzesło samo się rusza. Jest niestabilna dzisiejszej nocy. Chester, nie idź do niej. Chester! Szczeka jak pies zaraz, jak on tam pójdzie, serio. No, pozytywnie babka po prostu, taka swojska. Kawę ci zrobi, kakao, odgrzeje grzanki. Urodzi dziecko, straszne dziecko. O, i ugotuje ciasteczka, specjalne ciasteczka, które spowodują, że będziecie w ciąży. Pięknie się prezentuje. Drogie panie, nie ma przeszkód, żebyście w tym wieku zachodziły w ciążę. Zapraszam serdecznie. Nie, że do mnie, tylko żebyście... Ja idę dalej po prostu. Nie wiem, o czym mówię nawet. Jaka słodziutka zamienia się w dziecko mała. No i co jest z nią nie tak? Przecież cudowna kobita jest. Ciasteczka im przygotowała. Boże. Śniadaj... O Jezu! O Jezu! Się prawie pożygałem, dobrze, że te ciastka zabrali. Matko, jeszcze nie jadłem śniadania. 11.07. O, wygląda całkiem normalnie, zobaczcie. Okej, więc Lucy. O Jesus! To jest córka. To jest matka. Matce odpieprzyło komplet... O, 78 lat ma i odpieprzyło. Niezły wiek na bycie w ciąży. Powodzenia z urodzeniem. Jeżeli macie ochotę i geny, róbcie dzieci w tym wieku. 78. Niesamowite. Ona nie wie, jak to się stało. Córka Lucy nie wie. A ta? Tu jakiś facet stoi za takim czynem, gdzie dziecko... Wiecie, o co chodzi. Dobra. Jak mogłem jej zapytać? Straciła swój umysł rok temu! A w ciąży jej? Ile już jest? Jak zaszłaś w ciąży, mamo? Jadłam ciasteczka! Nie. Zobaczysz, kochanie. O, o, jest ojciec! I się kochają bardzo. Tata umarł 10 lat temu. Mamo? Ej, być w ciąży przez 10 lat i dopiero urodzić 11. Szanuję. Gloria, to nie jest naturalne w twoim wieku, żeby mieć dziecko. Czy możesz nam powiedzieć, jak zaszłaś w ciążę? Tak to jest bez gumki, jak się na imprezy leci w takim wieku. Potem w ciąży pregnant przychodzi. Nie jadłem śniadania, dała ciastka z włosami i zesikała się na ziemię. Oh dear! O, o! Wody jej odeszły! Nie! Ja myślę, że się tylko zesikała i to było obrzydliwe!
Ile ona sika, co jest? Mówi, że jest stopy przemokły mu jednemu z nich. Ej, jest nieźle, powiem wam. Ona ma coś w samochodzie, biegnie, będzie poród, odbieracie poród chorego dziecka. Sick as fuck. Chester. Gdzie Chester pobiegł? Uciekł. Nie dziwię się, też uciekałbym. Gdzie oni idą? Ona wróci. Co? Córka wyjechała! Nie! Nie będzie przy porodzie matki? Nie wróci! Nie ma szans nawet! Musimy pomóc Glory! Puściła wody! Poczekajcie, jak to się mówi. Wody jej odeszły! Rodzimy! O-o! Ja wracam na ten fotel, ja pierniczę, tu się nie da wytrzymać. Hello, boys! Gloria, wody ci odeszły! Musimy cię przygotować, żebyś urodziła dziecko w wieku 78 lat! Czy we dwóch chcecie zrobić puzzle? Ja bym zrobił puzzle w takim momencie, nic lepszego nie ma do roboty. Czy ona naprawdę jest w ciąży? Daje dziecko? Nie jeszcze, nie będzie rodziła! Musi znaleźć gry do grania! Boże, ona jest po prostu samotna i udaje ciążę, żeby grać z innymi. Jakie to słodkie i chore jednocześnie. Dude, this old lady's nuts. Let's just go to her car. Chodźmy do samochodu. Prędzej czy później urodzi. Ona urodzi jakiegoś małego patusa, który będzie miał 8 rąk, 19 nóg, 3 siury. Ja nie wiem, będzie strasznie. A jeżeli urodzi córkę, to będzie miała 4 głowy i 16 palców u jednej ręki. No, prawdopodobnie dokładnie tak będzie to wyglądało. Ona jest za stara, żeby mieć dziecko. Ej, chłopaki, no już się nie czepiajcie wieku, no bo można w każdym urodzić, jeżeli wam geny pozwalają, czy co tam jest u was, kobiety, ale... Nie jedz tego! Nie jedz tego, chłop! Nie zmyślałem naprawdę, że on chce to zjeść. To jest tak obrzydliwe. Poszliśmy spać? Wody jej odeszły? To będzie chora noc! Albo chory poranek. Ja siadam na dupsku, bo już wiem, że tego się nie będzie dało wytrzymać. Chester oraz ten drugi Parker śpią sobie w łóżeczku o godzinie 12:33 w nocy. W holu nic się nie dzieje o tej porze. O, Gloria buja się na fotelu ze swoim dzieckiem, dlatego że tak mu wygodnie. Chyba. Ja nie wiem, co tu się wydarzy. Coś stęka. Patrzcie, jak chłopaki nam dorosły na tych Life of Luxury. Kurde. Ja pierniczę. Śpiewa dziecku kołysankę, nice. Zasnęła i zniknęła. Coś jest nie tak. Gdzie ona jest? W ogóle, szczerze mówiąc, cudownie wygląda to łóżko ogólnie, żebym się wyspał. Tak czuję. Tak. Tak czy tak, gdzie jest Gloria? Gloria to taka z Madagaskaru w ogóle. Taka duża hipopotamica, taka piękna. Nie! Ej, ona jest w ciąży i tak krauluje sobie? Tak se spaceruje po ziemi? Gdzie ona idzie? A ma to dziecko cały czas w brzuchu, czy nie? Tak w ogóle to na co ona patrzyła, jak się tu bujała? Ciekawe. Gdzie ona jest? Tutaj! Uuu! Wygląda jak Albert Einstein z daleka w ogóle, co nie pomaga w niczym. Dobre, ja spędziłem. Nie! O człowieku! To po ścianach bocznie chodzi! Ona uciekła, córka uciekła, oni sami nocują w takiej chacie. Stinky leg, stinky... O-o! Mam nadzieję, że tu nie jest ich pokój. To jest ich pokój, oczywiście, że tak! Chłopaki, wake up! Wstawać! Czy oni naprawdę mają tak dobre... Właśnie wstałbym taką. I okulary założę. Ej, sprytnie, od razu kamery biorą do ręki. O-o! I'm the vessel. Nie wiem, co to znaczy. Dobra, to jest jakiś potwór po prostu, który w nią wszedł i jest w ciąży, tym gorzej, bo urodzi kolejny.
Jesus! Uciekać! Budzić się i uciekać! Jazda! O kurde, jak się... Dawaj! Dawaj! Jazda! A! Jechać! Gdzie ona jest? Ale się w kolano... A! Ej, mi się zdaje, że to dwie inne babki by w ogóle, bo ta nie wygląda tak. O! Będziemy rodzić! Nice! Co? Obudziło ich walenie głową w drzwi, a idą teraz odebrać poród. Johnny Sins byłby dumny z was, panowie. Mimo przeszkód odbieracie porody. Dr. House też byłby zadowolony. Druga 18, odbieramy poród. Coraz bardziej chore są te odcinki. Czy ona pisze jak pies na kagańcu? Masuj brzuch! Rodzimy, jedziemy z tym! O, fu! Czemu ona ma czarną folię w ogóle? Pod, znaczy czarny płyn pod... Ale tu siedzi odpieprzało teraz! To nie pierwsze dziecko z tego co widzę! Nie! Wody znowu odchodzą! Matko jedyna, ja się nie psem na poród, kurwa! Jezu, trzymaj ją za rękę! Trzymaj mocno! Opuszczaj, dobrze! Wychodzi, główka jest! Dawaj, lecimy, leci! 78 na karku, ale dajesz radę! O, fuck! To dziecko tam leży od 70 lat! O, Jesus! Chyba aż tak daleko nie poszło? Czy to dziecko spieprzyło na czterech nogach? Nie! 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 Nie, nie, nie! Dziecko wyszło z łona matki, zaczął spierdzielać po całym... To jest koniec. To jest koniec. Odebraliśmy czarny poród, który zaczął spieprzać po ziemi. Do czego doprowadziły nas te odcinki? Jakim cudem chcę zobaczyć, co się stało dalej? Mam nadzieję, że wy też stracił od kongresu. Lecimy! Łapcie to gnojstwo małe czarne! Co to jest? To nie jest dziecko. Do... Fuck! Co to jest do jasnej cholery? To nie ma nóg! Stop! A czy nie stop, ale... Gdzie to jest? Na ścianie gdzieś! Gdzie to poszło? Gdzie to jest? Nie! To się nie urodziło teraz! Nie ma szans nawet! Ja pierdziela! O nie! Uciekać! Nic nie zostało wam jak uciekać. Jakie wielkie to jest! Uciekać! Z mojego złego? Odebrali właśnie poród. Dziecko jest niesamowicie wielkie. Waży 127 kg. I prawdopodobnie urodziło się z jakąś chorobą genetyczną. Ale tego pewności nie mamy. Uciekać! Jazda! Jak do klozetu? Z domu uciekać! Zostawić kobietę i zadzwonić po ambulans! Jazda! Czy to ich śledziło? Oni się pytają? Nie, na pewno nie. O, na pewno nie. To jest ciekawe. Powróciło do matki. Będzie z powrotem tam wchodziło. Fantastycznie! Nie no, serio, nie, 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 nie! Nie! Nie, to był żart! Nie! Kurde, mol! To był żart, że to ma wejść do środka. Ja nie zasnę. Wy będziecie mieć traumę. A to wszystko dla 10 tysięcy łapek w górę. Zarobiście nam idzie. Zostaczy 20 tysięcy. Chyba poszło, no zniknęło. Wiecie gdzie jest? Urodzi się jeszcze raz za chwilę. Matka idzie. Ale matka ma to coś w sobie! Chester, coś idzie. Matka przed porodem. Ona jest dobra czy nie? Bo nie... Ja pierdzie, jak ona strasznie wygląda teraz. To nie tak, że ja się nabijam z osób po porodzie, bo... Chodzi o to, że w nią coś weszło! To nie był ojciec! To było coś strasznego! No, uciekacie! O szkół... Twarz zobaczyła to. Ale jazda! Jaka... O człowieniu!
Zawał serca na miejscu! Ja nie mógłbym nigdy w życiu nagrywać takich filmów! Nigdy! Posrane! Posrane! Kogoś zjadło! Nie wiadomo kogo, ale kogoś zjadło! Uciekać! Jazda! Jazda! Będziecie drugi poród przyjmować zaraz, jak się nie uspokoi to wszystko! Gdzie to jest? Za nim? Czy mi się zdawało? Ale wolno uciekają. Jazda! Wróciliśmy do samochodu i pojechaliśmy do domu. Staraliśmy się zadzwonić Lucy i Glory do Glory. Czy wiedziały, co urodziły? Żadna z nich nie odpowiedziała, zniknęły. No oczywiście, że tak się stało. Widzieliście, co się stało w tym odcinku w ogóle? W sensie, z ręką na sercu, nie widziałem tak popapranej akcji dawno na ich kanale. I uważam, że to jest chore jak cholera. Uważam, że powinniście zostawić... Dobra, będę miły. Proszę o zostawienie 20 tysięcy łapek w górę. Chuj... Zostawić 20 tysięcy łapek w górę po tym, co przeżyłem. Przypominam się, jak on szedł z powrotem do łona matki i ja nie widziałem jeszcze takich porodów, żeby z rewersem zadziałały. Dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Ja nie pójdę spać, wy nie pójdziecie, jak wszyscy nie pójdziemy spać po tej winie. Ale była świetna zabawa! Straszne tak cholera, powiem wam. Dziwne! Nice! Pierwsze, co musimy zrobić, to zawalczyć za pieniążki 2600 albo 4000 XP i 55 monet. Idealne. Pomijamy walkę. Wygrywamy oczywiście, bo mamy niesamowicie, niezliczoną energię, którą trzeba wykorzystać na kogoś innego. 1300... O, tu jest fajnie. Trochę pieniędzy i idealne XP. Tak po środku. Bijemy się o XP i o pieniądze. A zaraz skończymy trzecia walka, tylko sobie zobaczę, czy jestem dobry dzisiaj. Jestem bardzo dobry. Pomijamy walkę. I idziemy zobaczyć, jak wygląda nasza twierdza. Bo ja twierdzę, że zarobiliście... Uuu, mamy tu... Proszę państwa. Mamy dużo rzeczy i tutaj możemy ulepszyć. Robimy to od razu. Zakończ 34 grzyby, żeby zakończyć tą budowę? To jeszcze raz chcę to zrobić. 48! Ale grzybów ja marnuję na to wszystko. O, rozpięcie, że możemy kopalnie klejnotów ulepszyć. Co wiecie, będą lepsze klejnoty i częściej wylatywały te takie idealne. Czyli te droższe. Wieża magów? Nie no, potrzebuję magów. A w ogóle miałem przeszkolić przecież zawodników tutaj swoich. Zobaczcie tych. A drewna mi zabrakło. O nie. Czas na walkę. Z tego co widzę. Uwaga. Czekajcie. Tak jest. O kurde, tu nie wygram. Ej, co? Zaatakuj twierdzę wroga i nie mam szans na wygranie. Co to jest? 76. Kogo zaswędziało? Zmieniam przeciwnika. No! Poziom 18 fortyfikacji. Ej, ja go mogę jakimś cudem zaatakować i wygrać jednym. Dobra, niech będzie. Trochę uzyskamy rzeczy. Super, wygraliśmy jedną bitwę. Jeszcze zostało nam 16 żołnierzy, więc lecimy. Więc tak, dalej walczymy sobie. Tak, możemy się bawić. Dobra, wstydu nie będę robił. Jeden żołnierz to jest idealnie. Jeden zawsze wygra wszystko. Teraz tak, idąc dalej, jeszcze musimy zobaczyć. Tu nie mamy szans na wygranie, niestety. A dużo się drewna dostaje. Tu też nie mamy, tu mamy szansę dużą. Dobra, o kurde, tu jest dobrze. Patrzcie. Nie wiem, jakim cudem zdobywamy bardzo dużo kamieni i drewna. Nie wiem, jak to się dzieje. Podoba mi się to niezmiernie. Walimy tutaj, zaatakuj. Musimy to wygrać, nie ma szans. Zdobyliśmy bardzo dużo i temu zostało mi 7 żołnierzy. Tu zdobędę dużo rzeczy, walcząc. Dobra, walczymy. Wygrywamy, oczywiście, fantastycznie. I kolejna rzecz, którą ja muszę wykonać, to 2 żołnierzy, czyli jedna bitwa nam została, ostatnia na twierdzy. Tak ja twierdzę. Dobra, jest szansa. Nie, nie jest szansa. 50 na 50. Co? Nie. 17 tysięcy drewna za to. Ja się nie biję o to. I jeszcze jeden mi został rycerz. Super. Czyli robimy tak. Na samym początku, bo tutaj jak widzicie kopalnia i to wszystko mi się nie opłaca. Tu 40 punktów dostaliśmy. Kurde, co mi się opłaca? Koszary zwiększyć. Tak, ulepszamy koszary, dlatego że potrzebuję więcej zbrojowników. Później umożliwia ulepszanie poziomu jednostek. No dobra, niech ci będzie. Wygraliście ze mną. Niech tak będzie, co to jest? Wieża magów. No madzy są potrzebni. Ja lubię magii do zupy w ogóle dodawać, więc tak samo madzy są potrzebni. Nadzy madzy. Kwatery robotników, no przepraszam, ale muszą gdzieś spać, więc w sumie to się całkowicie ceni i zgadza. Tu jeszcze raz sobie walniemy, przydupimy tutaj w 72. No koszary dostrałem tak, że to jest niesamowite. Skarbiec na sam koniec, fantastycznie. Teraz tak, klasycznie po staremu szybki doktor Abawubu.
Patrzcie. Zobaczcie, co wygrywamy. Tylko się zwiększają grzyby, się zmniejszają. Plecak jest pełen, szybko zobaczymy zbrojownię. Co ja mam w itema? O kurde! Mam osadzone klejnoty, więc ich nie potrzebuję. Tutaj też sprzedajemy to. To też muszę, to nie jest jakieś super rzadkie. I ostatnia rzecz do sprzedania to... I powinniśmy wszystko mieć idealnie. Twierdzę jest zarobiście zrobione. A, buduje się coś w twierdze. Co się buduje w twierdze? Ej, wszystkich trzech trenuję. Więc dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Oczywiście zostawcie łapkę w górę. Suba. Nice!